Nie wszystkie filmy na YouTubie są fajne. Rzekłbym nawet, że niektóre filmy na YouTubie są tragiczne. I są na przykład tak tragiczne jak, nie wiem, moja fryzura. Dzisiaj właśnie zanurzymy się w świat takich filmów, a dokładnie moich filmów z roku 2015, kiedy to zacząłem nagrywać swoje pierwsze gameplaye z kamerką. Jeszcze mi kamera spadła. W poprzednich odcinkach, które recenzowałem, byłem chłopcem nieśmiałym, ponieważ były to moje pierwsze spojrzenia z kamerą. Trochę tak byłem zawstydzony na materiale i generalnie był lekki przyps. Tym razem polecimy trochę do przodu czasowo, kiedy to nabrałem pewności siebie i ta pewność siebie poszła w bardzo złym kierunku. Don't starve, Rage of Giants, szmaty. Bardzo złym kierunku. No Abigail, no rób coś, ty cioto! Kochani, przed wami najbardziej niezręczny YouTuber i ja, który będę go oceniał. Zapraszam serdecznie. Jajeczko, jajeczko, jajeczko dużego ptaszka. Tylko cykam. Ostrzegam, że dzisiejszy odcinek będzie tak koszmarny, że prawdopodobnie nie wyjdziecie z niego cało i będziecie mieli do końca dnia taki wewnętrzny cringe, jak to obejrzycie, więc ostrzegałem. Halo, halo! Mówiłem coś o tym, że jest źle. Cześć, witajcie! Z tej strony Ozyman. Don't Starve, odcinek 24. Dokładnie tak, jest to 24 odcinek Don't Starve, ponieważ dopiero od tego odcinka zaczyna mieć kamerę i robi się ciekawie. Wcześniej te 24 odcinki, których dosłownie nikt nie oglądał, nagrywałem bez kamery. To było jeszcze gorsze, ale lecimy. Don't Starve na moim kanale ponownie, po raz trzeci, zaistniał. Zaistniał po raz trzeci, a sezon jest czwarty. Swoją drogą, tutaj mam mikrofon. Słuchajcie. Jeżeli pytacie, dlaczego na każde ujęcie mam inną fryzurę, to dlatego, że nie potrafię tych włosów opanować i prawdopodobnie zaraz założę swoją czapkę Game Let's Go to Play, ale jeszcze udaję, że daję sobie radę. Wspominałem o tym wielokrotnie na Facebookach. Słuchajcie, nie wiem ogólnie, gdzie są kontury kamerki. Myślę, że gdzieś dotąd będą. Codziennie godzina 20. Może gdzieś dotąd. Potem pójdę sobie, może z pieskiem. Muszę wam opowiedzieć jeszcze historię, może... druga historia jest taka, że... No słuchajcie, bo to 3 sekundy, to 4 sekundy, to... Po prostu katastrofalnie mi się to nagrywało, naprawdę już. No i dlatego sobie zakończyłem nagrywanie tego. Opuszczamy naszego tego głupiego grubasa, który jest Wolfgang, jako pedofil i heteroseksualista. Wolę grać dziewczynkami. Dobra, generalnie pitole tutaj 4 minuty o tym i się kompletnie nic nie dzieje, jest lobby, więc przewidźmy sobie kawałek. O, jest krecik. Siema, krecik. Ty głupi cfelu, będziesz mi się skradł. Pamiętacie, jak w zeszłym sezonie nam ukradł jajko? Tak, Oskar, każdy pamięta, jak krecik ci ukradł jajko w zeszłym sezonie. To jak wspominałem, Oskar z tamtych czasów jest dosyć toksyczny, więc przygotujcie się, jakby jest 6 minuta w tym momencie, ja trochę tu przewijam, bo kompletnie nic się nie dzieje. Poleciało już kilka wulgaryzmów, ja coś, żeby tu będzie grubo, więc przygotujcie się, widzicie, będzie dużo cenzurowania, dużo blurów, na przykład pan krecik został teraz wyzywany, nie wiadomo czemu. Wyzywam wszystko, co się rusza generalnie w tym sezonie. Mam szczerze, gdzie mi się nagrywa z tą kamerką, tak sobie myślę. Ty, mały gnoju, patrzysz teraz na mnie, nie robisz ze mną przeróbki, ja już to wiem, człowieku, a teraz... Co za gościu w ogóle, nawet mnie wyzywa w tym filmie! Teraz wiem, ty już stajesz mi na prywatnej wiadomości przeróbki ze mną, jak mam tutaj gdzieś tak... Tak, tutaj gdzieś mam narzędzie. Młotek. Jajeczko, jajeczko, jajeczko dużego ptaszka. Tylko cykam. Bra. Ja nie muszę tego filmu komentować, generalnie on się sam komentuje, jakby... Mój komentarz jest zbędny, ja mogę tylko robić głupie miny i spróbować przetrwać to. Japonki, dobra. Japonki, to mnie rozwala. Tego poczucia humoru nikt nie rozumie. Jak chcę patrzeć Abigail? Okej. Jak chcę Abigail. Bo na pasy, że go nie jest strach. Jaki przystoi, jakby skoczył na ekran, kochani państwo, szanowni moi. Zobaczcie ten włosek po lewej stronie, bo to cudownie. Widzę, jak dajesz lajka. Dokładnie tak. Ja też widzę, jak dajesz lajka. Widziałem, co robiłeś dzisiaj z tą chusteczką w pokoju. Mhm. Widzę, jak dajesz tego lajka teraz. Łopatka. Łopatka pana Bartka. Haha! Łopatka pana Bartka. To dobre. Zresztą na przykład może być szufelka pana k***wa wafelka. No co tu się dzieje? No to jest jakieś niedojebane za przeproszeniem. Czemu ja się palę? Czemu ja się zamrażam? Co to ma być? Co głupie k***a? Zaraz jeszcze z głodu zdechnę. Don't starve, Rage of Giants. Jaki wkurzony jest na tej filmie w ogóle. Najwyżej krewni jest co? Oskar, jest przestań! Co za słownictwo w ogóle? Takie słownictwa nie używałem nigdy. Ty głupia Abigail, to wszystko część ciebie, ty. Ty nymfomanko, pier... What the fuck, Oskar, przestań! I czemu tego... Co ja robię w ogóle na tym filmie? Dlaczego ja wszystko wyzywam? Czemu ja klnę po prostu jak, nie wiem, jak gimbus typowy, Boże Święty? Jest w ogóle 16 minuta, wiecie ile tutaj już było przekleństw? Gdyby ja miała wszystko to wrzucić, to ja bym cenzurował to cały dzień w ogóle. O co chodzi? Jeszcze mi kamera spadła. Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku wam mówiłem, że będziecie szli spać i będzie wam się śniła twarz?
Dzisiaj będzie wam się śniła ta twarz. Ja wyglądam tutaj jak ten stary człowiek z internetu, który robi sobie profilowe na Facebooka. Ja wyglądam mniej więcej tak. W ogóle zobaczcie to profesjonalne tło, tam jakiś jeszcze kaloryfer jest w tle, nie? Parapet. Fajne, fajne, tak. Jeszcze, a w ogóle słońce jest tam tej strony. Fajnie, że mam światło w ogóle w tyłu twarzy. Bardzo profesjonalne światło, panie youtuberze, z 5-letnim stażem wtedy. Tur, leciałem samolotem, kto wie, czego to. Też macie wrażenie, że jestem takim dzieckiem we mgle, które jakby nagrywa z tą kamerą i nie wie kompletnie, co ma ze sobą zrobić. W sensie, słychać to takie w głosie, to mimo wszystko, że jestem bardzo agresywny tutaj i pewny siebie na tej kamerze, to słychać w głosie tę niepewność. W sensie, ja prowadzę ten monolog i tur, leciałem samolotem i zadałem pytanie wam, tutaj mogliście tego nie słyszeć, ale zadałem pytanie, kto wie z czego to? I jakby ja już czułem, że to jest cringe, to co robię już w tym momencie i zrobiłem... Kto wie z czego to? Król kamery! Dobra, weźmy sobie jeszcze jedno drzemko, zetnijmy. Może chodźmy zaraz na pająki, co wy na to? Może nie! Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Moim zdaniem nie! Dobra, generalnie w tym odcinku nic się ciekawego nie dzieje. Lecimy do odcinka numer 2. To bardzo dobrze, że nazywam odcinki tak ciekawie jak początków ciąg dalsze. To brzmi jak super fajny tytuł, który zachęci widzów potencjalnych do obejrzenia tego filmu, prawda? Dzień dobry, moi drodzy. Cześć, witajcie! Z tej strony Ozimen. Siema, Ozimen. Tutaj La Bomba, ale masz mordo cringe'owy nick. Po szkole wracam i wtedy już jest dom zapełniony, jest Gwardia Narodowa, tak? O, tutaj widać przesłanki tego, że to dalej jest ta sama osoba, która nagrywa. Jakby w moim słowniku zostało, że Gwardia Narodowa jest w moim domu. Nigdy nie powiedziałem chyba, że mam pełną chatę, tylko zawsze mówię, że jest Gwardia Narodowa. To akurat, to się nie zmieniło. To dalej jest ten stary Ozimen, tutaj siedzi przed wami. To niesamowite po prostu. Ty potworze wstrętny, ohydny. Dokładnie to samo mówiłem, kiedy stałem przed lustrem w tamtych czasach. Pszczoła. Taka wkurzona pszczoła. Świnia! Jaka brzydka świnia! Japonku wstrętny. A, te japonki to były pająki. W sensie, wiecie, w tamtych czasach jeszcze od Gimpera to pochodzi, że się słowa tak przekształcało sylabami, na przykład jest musztarda, sztamurda, nie? Ketchup, kepucz. I Japonek to pająk. Czekaj, co? Czy to kompletnie bez sensu? Albo nie? Coś tu szło, nie? Twoje poczucie humoru uciekało w podskokach. Żartuję. To był twój ostatni widz, który właśnie uciekał po tym, jak go obraziłeś po raz 15. No patrzcie, do Boga mnie bić! Że zginę tutaj zaraz! Ej, Abigail! Ty krowo! A! Pamiętacie, jak rok temu mówiliście, że mi się głos załamuje i mówię w ten sposób na odcinkach? Ciekawe, gdzie to miało swój początek. No jak mi ognisko zacznie, to już... Aaa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 
I teraz myślę, co ona musiała ze mną przeżywać, skoro takie coś się działo u niej za ścianą, a te ściany były wtedy bardzo kruche. Ała. Mokra siostra. Like the wet sister. Mokra. Właśnie aż zrobiłem czerwony na twarzy, co? Dobra, mi to mi wystarczy. Ja p***olę. Ej, bez kitu, po raz pierwszy musiałem zrobić cięcie w tej serii, bo się aż czerwony zrobiłem z zażenowania, nie? O, to było za mocne. Dobra, kończymy to, nie ma sensu. Niech Oskar sobie żyje w tym super świecie, w tym multiversum z 2015 roku i narzeka dalej na wszystkich, że nie ma swojego 1000 subskrypcji nawet. To była tylko i wyłącznie wina wszystkich, tylko nie jego. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z oceniania moich filmów lub też waszych filmów. Zobaczymy w sumie. W tym odcinku dowiedzieliśmy się, jak to jest być gimbusem. Chyba. Dajcie znać, co myślicie o tej serii w komentarzach, czy ją prowadzić dalej. Znaczy, ja wiem, że wy chcecie, żebym ją prowadził dalej, bo jest jeszcze dużo fajnych filmów do obejrzenia. Tak więc żegnam się z wami, zostawcie kciuka, wbijcie na Instagrama, fajne fotki. Do zobaczenia, papa, cześć, siemanko.